Co prawda do samej Wigilii jeszcze zostało bardzo dużo czasu, to już dzisiaj zaczęły się przygotowania do tej wieczerzy. Aby w godny sposób moglibyśmy przyjąć właśnie wszystkich naszych gości, wszystkie osoby samotne, to nasza Fundacja Wolne Miejsce wraz z panem prezydentem Świętochowic przygotowuje pierwszy raz Wigilię. Po udanym śniadaniu wielkanocnym chcemy pracować sobą razem, chcemy wspólnie zapraszać gości, ale żeby to wszystko się mogło udać, chcemy zebrać najpierw ekipę wolontariuszy, aby doszło coraz więcej osób. Tutaj właśnie w szkole numer 1 w Świętochowicach zaczną się spotkania dla wszystkich, którzy chcą pomóc przygotować to wydarzenie. Każdy poniedziałek o godzinie 18 będziemy czekać na nowe chętne osoby. Wigilia dla samotnych to wspaniała inicjatywa nakierunkowana dla świętochowiczan, którzy chcą miło spędzić ten szczególny czas w gronie przyjaciół, znajomych, w gronie rodziny. Dlatego zapraszamy już przede wszystkim na tę inicjatywę 24 grudnia, ale żeby się to wszystko udało, trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować. I z tą ekipą, która tutaj stoi, zrobiliśmy wiele rzeczy wcześniej, wiele wspaniałych przedsięwzięć, ale teraz potrzebujemy również Ciebie do tego, aby przygotować dobrze to wielkie wydarzenie. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18 do Szkoły Podstawowej numer 1. Jako wolontariusz chciałam zaprosić wszystkie osoby, które mają czas, chęć i lubią pomagać innym i nie chcą, aby ktoś został samotny w ten tak ważny dzień. Zapraszam Was wszystkich, przyjdźcie, pomóżcie nam zorganizować tą uroczystość. Stąd zachęcamy wszystkich Państwa do uczestniczenia w przygotowaniach do Wigilii, która czeka nas 24 grudnia. Jeśli kochacie pomagać tak jak my, to przyjdźcie na wolontariat, bo warto pomagać. Zapraszamy!